Dzisiaj będziemy robić pracę plastyczną. Bardzo to łatwa technika, no i ciekawa. Dzieci to lubią, bo to jest malowanie nitką. Mamy różne potrzebne materiały. To są o różnej fakturze niteczki. Cienkie, grubsze, nawet taki gruby sznurek o widocznym splocie. Splot jest ważny, bo daje nam później kreseczki. Taki sznureczek, przeróżne, nawet puchate włóczki. Tu mamy różne kawałki sznurków, niepotrzebne sznureczki możemy wykorzystać do tej pracy. Potrzebna jest oczywiście ceratka, żeby nie zabrudzić stolika, jak robicie. Rękawiczki, bo to jest praca taka, że no niektórzy nie, no jak, ale wskazane są rękawiczki. Kartka, to jest kartka ksero, papieru. Układamy karteczkę na ceratce. Potrzebne są nam jeszcze pędzelki, no bo do namaczania nitki, do pobrania farby. I farby plakatowe, ewentualnie tusze kolorowe. Bo to może być i tuszu, taka będzie praca grafikopodobna. Nożyczki do ucięcia żądanej długości nitki. Woda do odpowiedniej gęstości, trzeba farbę rozmieszać, więc konieczna jest woda. No i jakieś czasopismo, które gazeta albo, bo później będziemy, tak jak prasa jest w druku graficznym, tak tu taką prasą będzie gazeta. Będziemy tą pracę wkładać albo od razu można sobie położyć już na gazecie i przyduszamy później, układamy nitki namoczone. I przyduszamy później i wyciągamy nitki, także nasza prasa to właśnie ta gazeta. Na tej białej kartce ja teraz może nie z dużą ilością kolorów, ale takie kolorki, na przykład jakie bierzemy? Jakąś czerwień, ostre kolorki, czarny. I co możemy jeszcze wziąć? No, dla kontrastu żółty. Z tych trzech kolorków rozrobię farbę. Biorę pędzel, może ten jest taki średni, i na paletce, tu już mam takie paletki, rozrobię sobie tą farbeczkę do żądanej gęstości. Trochę nabierzemy i tu możemy sobie tą gęstość uzyskać. Najpierw wzięłam czerwony, ale można, jak ktoś ma jeden pędzel, zacząć od żółci. Więc do żółci wezmę drugi pędzelek, żeby tak bardzo nie wybrudzić. Tu mam po żółtym miseczkę, żółta farbeczka. Nie, żeby nie była bardzo za gęsta, taka konsystencja będzie takiej rzadkiej śmietanki, ale nie za bardzo wodnistej, bo wtedy będzie nam się będzie robiła taka brzydka, jednolita plama. Więc mamy tutaj już dwa kolory, do trzeciego to możemy wziąć ten sam od czerwieni, czarny kolorek, taki szary, czarny, właśnie, tu już jest ta farba dosyć rzadka, troszeczkę może wody, tylko umoczę pędzel i rozrobię kolor. Mamy kolory porozcieńczane. Biorę nitkę, ma tu taki fajny splocik, więc tą nitkę sobie namaczam, dlatego rękawiczki, namaczam sobie tak, w tej trochę się brudzimy, dlatego proszę o jakieś gorsze ubranie, bo to może się znaleźć i na ubraniu ta farba, więc najlepiej to są właśnie takie ubrania, których nam nie szkoda. Układamy nitkę namoczoną w ten sposób. Można robić przeróżne wzorki, układać w różne syfloresy, ale jeden koniec musi wystawać poza kartkę. O tak. Jeden kolorek już mamy. Zaraz weźmiemy kolor. No to będzie pomarańcz. Teraz weźmiemy w żółty. Bo najpierw czerwony się wzięli, ale będzie kolor żółty. Namoczymy tą niteczkę, można jeszcze tak potraktować trochę pędzelkiem, żeby odpowiednio, żeby to bardzo nie ociekało. I tą nitkę
powiedzmy z tego brzegu sobie ułożę i w tą stronę niteczka. A teraz czarny kolor. Do czarnego takiegoś grubaska wezmę. O taki. Taki gruby. To jest sznur. Też ma różne skręt widać, splot. Ten splot jest nam potrzebny, więc ja tylko tak pędzlem go potraktuję, żeby cały był namoczony. Ten sznur. O właśnie. Dobrze, jak jeszcze jest do przetarcia ręki coś. O właśnie, ułożymy ten sznur sobie tu. Już nam wzorki wychodzą, proszę. O tak. Przetrę sobie ręce, bo założę prasę. Nakładamy gazetkę, tą co byśmy włożyli. O tak. Tu całość mi bardzo nie pokrywa, ale może jakoś wygospodarujemy. Naciskamy jedną ręką, nie za mocno, i robimy różne ruchy. I to jest właśnie takie dzieło, że nie wiadomo, co nam wyjdzie. Ale czasami wychodzą takie niesamowite linie, zachwycające. Jedną nitkę już wyciągnęłam. Teraz biorę się do tego sznura ciemnego, robię różne zarysy. Tą ręką, gdzie wyciągam sznurek, robię różne właśnie takie w bok ją poruszam. Wtedy te linie, które się odbijają od nitki, powinny się ładnie ułożyć. Zaraz zobaczymy nasz efekt. A no właśnie. Zobaczcie. Wyszła nam jakaś góra, nie wiem co to. I tu działa wyobraźnia. Czasami wychodzą piękne te wachlarze. I taką pracę możemy zostawić, ale możemy jeszcze ułożyć nitkę tu, gdzie nam pasuje. Dodatkowo można jeszcze sobie układać nitki i dokomponowywać tą pracę, ten rysunek. Albo wziąć po prostu kredki i domalowywać, co się tutaj na przykład nam wyobraża. Coś powiewnego. Ja bym tu widziała jakiś, nie wiem, no wyobraźnia tu mi podpowiada, że to coś jest z jakimś ptakiem związane. Tu z ptakiem, tu jakieś szczyty gór, tu jakiś może być, no też można. Tu wyobraźnia różnie podpowiada, więc mamy, jak kredki mamy, to jeszcze można sobie domalować albo taką pracę graficzną zostawić już. Ja na przykład co bym tu domalowała? Jakiś taki... Nie podpowiadam wam, bo wszyscy wiedzą, co tam, jakieś coś tam można podpowiedzieć. Może to być jakiś rodzaj skrzydła, może to być coś rodzaj ptaka, tu może być góra, tu może być ładnie opracowany, on już ma te dróżki, jakiś wachlarz albo jakieś wodorosty. I tak można komponować to swoją pracę w nieskończoność. O, to, taki ptaszek mi tu wyszedł. To jest bardzo przyjemne, bo to się można bawić i bawić z tymi nitkami. Ja jeszcze pokażę z tuszem. Może być kartka biała, jak ta. Biała i te takie różne postaci nam powychodziły. Może być kartka już pomalowanym tłem. Tu mam tło pomalowane na taki kolor. To jest rozmazane. Rozmazane są kolory na tekturce, bo to było wcześniej przygotowane. I tu spróbujemy zrobić czarną, tuszem czarnym. Już nie robimy nitki takie, tylko czarnym tuszem. I zobaczymy, jaka tutaj nam postać wyjdzie czarnym tuszem ze sznura. Ja zaraz ten tusz wezmę i rozprowadzę po tej nitce. Układamy namoczony sznureczek na naszej karcie. Można dwa końce, żeby wystawało. Ja tu takie różne nadaję fale, tu tak samo, przeróżne kształty. Można później te kształty, jak nam wychodzi taki obrazek, później przemyśleć. I teraz to ja bym sobie wzięła inną prasę, czyli zwykła reklamówka.
bo to jest większy obrazek. Przyduszamy i zaczynamy od jednej niteczki. Tu wyciągamy nitkę, drugą mamy tu gdzieś, wyciągamy, ona się nam tu jeszcze odwinęła, tu można jeszcze ją, podprowadzić w bok. No i co nam wyszło na tym tle? Na tym tle, no niesamowitości mogą powychodzić. Też musimy układać te nitki. Ja jeszcze raz ją położę tutaj, bo tutaj trochę za słabo się odbiło. I zobaczymy, co jeszcze można tu uzyskać. I na takich już podmalówkach, gdzie już jest na kartce tło, można robić właśnie niesamowite rzeczy, które pobudzają wyobraźnię i nam mogą coś dopowiedzieć, co jest, co można jeszcze domalować, na przykład tuszem na takim, czy żaglówkę, czy jakiś tam potwór, czy coś w naturze, jakiś kształt, albo jakąś rzecz, albo nic nie robić po prostu, tylko zostawić tak pracę. I takie różne kształtki nam wychodzą. Nie mam takich z dobrym splotem, to są różne te nitki, ale im jest właśnie grubszy taki splot, tym ładniej wychodzą te wszystkie linie, jakby ktoś umyślnie, graficznie chciał to opracowywać. Także miłej zabawy z tuszem, farbą i nitką życzę i do następnych, no może malarskich też jeszcze jakichś pomysłów zapraszam. Dziękuję.